Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów i Konserwatystów mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu dotyczące rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zmianie ustawy o wykluczeniu, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z druku 1834. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, pozostawanie bez zatrudnienia osób oddalonych od rynku pracy, borykających się z problemami życiowymi i inne przesłanki powodują konieczność zmiany tej ustawy. Ustawa bowiem została uchwalona 13 czerwca 2003 roku. Mija zatem 19 rok jej obowiązywania w tym kształcie. Przez ten czas w naszym kraju i w jego ustawodawstwie nastąpiło wiele zmian. Zmienił się system funkcjonowania wielu instytucji i szereg przepisów prawnych. Zaszła zatem konieczność zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Podstawowe zmiany, które tą ustawą zostaną wprowadzone, dotyczą przede wszystkim podniesienia świadczenia socjalnego ze 100 do 120%, tak aby różniło się ono od zasiłku dla bezrobotnych, co pozwoli bardziej zaktywizować osoby wykluczone. Zmiany umożliwiają uczestnictwo w klubach integracji społecznej osobom, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nowe przepisy umożliwiają również realizację usług reintegracyjnych poza miejscem funkcjonowania centrów integracji społecznej, a także poszerzają katalog podmiotów uprawnionych do tworzenia CIS-ów i KIS-ów. Zastrzeżenie natomiast budzi zmiana umożliwiająca wojewodzie podjęcie działań nadzorczych wobec centrów integracji społecznej, zawarta w artykule 1 punkt 5 i 6 projektu ustawy, z których wynika, że to właśnie wojewoda ma kontrolować i decydować, czy dany podmiot przez następne 5 lat będzie na rynku, gdzie istnieje ewidentna potrzeba jego funkcjonowania. Nasuwa się zatem pytanie, czy te ośrodki nie powinny funkcjonować bezterminowo, co zapewniłoby większą stabilizację tym, którzy z nich korzystają i podmiotom, które są ich organami założycielskimi. Uzasadniona natomiast jest zmiana dotycząca przeznaczenia dotacji przyznawanej przez marszałka województwa na wyposażenie CIS-ów i KIS-ów. Wynika to z potrzeby doposażenia tych instytucji i zmieniającego się rynku pracy. Zmianie uległ też katalog źródeł finansowania, który został otwarty na nowe możliwości, takie jak programy resortowe na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego. Nowelizacją ustawy zmieniono też tygodniowy czas pobytu w Centrum Integracji Społecznej. Do tej pory normą było obowiązkowe uczestnictwo w wymiarze 6 godzin dziennie. Po zmianie natomiast wymiar uczestnictwa będzie się odnosił do całego tygodnia i wynosił będzie co najmniej 30 godzin i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Zwiększono liczbę dni wolnych od zajęć w centrach integracji społecznej do 12 oraz dni niezdolności do uczestnictwa wskutek choroby do 21. Ponadto projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw zawiera szereg zmian o charakterze doprecyzowującym, które są słuszne i potrzebne. Ważne, że te zapisy były konsultowane z samorządami i też wieloma innymi instytucjami, o czym wczoraj zostaliśmy zapewnieni przez pana ministra na posiedzeniu Komisji Kultury. Warto jednak pochylić się nad tym, czy wsparcie przewidziane tą nowelizacją ze 100 do 120% zasiłku dla bezrobotnych nie powinno być po prostu płacą minimalną. Wsparcie w dotychczasowej formule wlicza się do kryterium dochodowego i jego beneficjent może utracić prawo do świadczenia socjalnego z pomocy społecznej, a to, jak wiemy, dla tych
osób jest szczególnie ważne, bo one przede wszystkim potrzebują takiego wsparcia. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego składam stosowną poprawkę w tym zakresie. Większość rozwiązań proponowanych tą ustawą jest słuszne i potrzebne. Klub nasz będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. A teraz na ręce pani marszałek składam stosowną poprawkę. Dziękuję bardzo, pani poseł.